Witam was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Surviving the Aftermath. Kochani, nie było niestety odcinka we wtorek, ale to ze względu na to gardło. I dopiero dzisiaj mnie, kurczę, przestało boleć. Natomiast mamy tutaj ocalałych. Tego się tutaj nie spodziewałem, to prawie jak znak. Może to właśnie tutaj mieliśmy dotrzeć, może tego chciała wielka katastrofa. To jest wielkie W. Trochę patoników mają, narzędzia, trochę mięsa, obrażenia niestety trzech, ale nie szkodzi, dzieci, spoko, siemano. Witam serdecznie, chałupa. Metal. Mechanik. Nie, mechanik robi z tego. Tu potrzebujemy. Nie, więcej osób, kurde. Nie mają, kurde, domu. Tu wszystko jest, kurde, wypełnione. Bo jest chałupa. Ale chałupa stoi. A tu robiliśmy chałupę. Na trzy osoby. Ile osób jest bezdomnych? Dwie. Tak akurat. To znajdźcie ten. Trzy metale. Nie. Wysoki, wysoki. Natomiast tu jest mysz pod ziemią. Nie, ruiny pod ziemią. Gdzie mamy metal w ogóle? Momento, bo to tak coś tu się działa, ale dobra, mamy. 45, trochę mało. Trzeba będzie iść, kurde, w ten chyba. W. Ranni koloniści, tu. Wytwarzanie broni. To wiemy. Tu jest wydajność, 100%. Zbierze plony. Sadzenie. Tu rośnie, to już ciebie nie potrzebujemy. Ciebie też nie. Tu sobie rośnie, no powoli można by kogoś dać tu. Tu sobie rośnie, 24% git. Miejmy nadzieję, że to wszystko, kurde, zadziała tak jak powinno. Ty mój miły, masz samochód. A właśnie, byliśmy tutaj, w tym, w tej elektrowni. A masz 0 punktów, dobra, to nieważne. Ty. Bezdomni koloniści 7. O kurde, tego się nie spodziewałem, powiem szczerze. I w takim układzie jednak trzeba będzie zrobić kamienicę, tylko kurde, gdzie? Może tutaj dalej, co? Te lasy, kurde, wykrzewić, wyplenić. Może z tej strony? Gdzie ta droga jest w ogóle? Jest tu droga w ogóle? Moment, nie, jest droga. To co ja tutaj? Nie widzę. Nie, schronienie. Kurde, bo nie widać tej drogi, nie jest tędy. Tutaj jak patrzę. No tu nie mogę na pewno. No, chyba tu, no. Tylko, a, tu jest studnia. Ma to sens teraz. Tylko. No dobra, zobaczymy. Nie. Drogę brukowaną tu pierdykniemy, będzie git. Tak mówią, cholerne promieniowanie, dokładnie. I w takim układzie to potrzebujemy też wysoki materiał, 14. Czy to jest. Czy to jest tworzone? Jest. Dobra, to trzy osoby będą mogły mieszkać. No niestety, będą warunki, jakie będą, ale lepsze takie niż żadne, niż w namiociku. Tak, wiem, że jest za mało materiałów budowlanych. To wiemy. Tu. Ty, gościu, do domu. No, masz sporo rzeczy do domu. Szkoda, że on samochodu nie ma. Czy mamy rannych ludzi? Tu jest 1 na 2, tu jest 1 na 2. Dobra. To na razie sio. Tu robimy te narzędzia, ale nie robimy narzędzi, bo nie mamy metalu. Jak tam broń? Broń zrobiona. Wspólne jedzenie. No nie bardzo. Agrokultura. Jedzenia mamy sporo. Dobra. Produkcję. Biopaliwo. Młodsi inżynierowie i tu jest ekstraktor betonu, tutaj nieodblokowywalne, kaskada baterii, no trzeba będzie pójść to niestety. Aha, bardzo dziękuję za komentarze, które się pojawiły, że można by ewentualnie transformator zahaczyć jeden o drugi i wtedy by coś dało. W sensie tak, nie mam pojęcia, czy tutaj na przykład wstawić gdzieś, tylko nie, tutaj jest jakaś chałupa. Właśnie, kurde, to są takie problemy niestety, dnia codziennego. Nie mam pojęcia. Ale beton jest, no jeden ten, deseczka. Specjalista nie żyje. Wheeler... Nie.
Wybaczcie, ale nie no, Wheeler kurde miał sporo rzeczy, więc sobie wczytamy to po prostu. No bo można było odwołać tę misję i tak trzeba było kurde zrobić. Pierdziele, po prostu masakra. Kompletna i nieodwracalna masakra. Znaczy no odwracalna, bo wczytujemy, ale... Ale kurde... No ciężko, ciężko, ciężko z tym. No come on, wczytuj się. Dobra, no to wiemy, wiemy, wiemy. Tu chałupa, tutaj druga, cyku cyk, myku myk. Tam są przy tym, to wiemy, że przyjdą. Kamienica, tu była ta, studnia. Nie no, to bez sensu w takim układzie, skoro mogę to odwołać, to odwołajmy to. Gdzie ta droga jest? Tu. 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 Dobra, go. Tu wiadomix, wy siemano, siemano. Tutaj sadzenie git, rośnie sio. Rośnie sio. Tu zaraz będzie git. Dobra, szybko. Wheeler, żyjesz jeszcze? Odwołaj misję. Dobra, Izan, do domu. Do domu, do domu, do domu. Do. Tu. No, z tym jest problem trochę, ale mam jeszcze sporo życia, więc git. Ta chałupa ma priorytet wysoki, no. Chyba, żeby zrobić po prostu więcej osób i wydaje mi się, że to będzie lepszy pomysł. W warsztacie to będzie. Z metal ten, nie metal, mechanik, nie. Przetwórnia, śmieci na ten. Mamy przetwórnię w ogóle, momento. To jest przetwórnia? Nie, to jest mechanik. Ale nie mamy przetwórnia, mamy śmieci w ogóle? Śmieci 13, ale to zrobiłem chyba gdzieś, wydaje mi się. Nie, to są kamienice. Stacja ekologiczna. Tu są to, tu Robin. No bo nie, no przetwórnia to jest, kurde, zbiera ze śmietków metal. No to jest przetwórnia do cholery. No. No właśnie, jeszcze jedną przetwórnię trzeba będzie zrobić. Prawdopodobnie. Gdzieś tu na tyły? Na tyłach? Tu jest chyba przejście drogowe. Zróbmy tu. Zróbmy tu. Zróbmy szybko drogę brukowaną. Tu. A tu nawet nie ma drogi brukowanej, spoko. Dobra. No. Tak, bo potrzebujemy kurde więcej tego metalu, bo w metalu tylko, w metal tylko musimy iść. Właśnie ta stacja recyklingowa, gdzie ona jest? Tu. Dobra, to niech jeszcze działa. Napromieniowany kolonista, tu wiemy, ukończono wytwarzanie broni. To jak wiemy w produkcję. Kaskadę baterii. Duża szafa z akumulatorami, spoko. Nie wiem, czy będzie przydatne, czy nie. Stacja ekologiczna, szkoła. Mamy szkołę w ogóle? Szkoła w ogóle potrzebuje ten? Nie. Czy gdzieś zrobiłem szkołę? Czy miałem zrobić szkołę? Bo tu jest kamienica, wiecie co? Zrobimy szkołę tutaj też chyba, albo po tej stronie. Tutaj dużo rzeczy jest, no ale tutaj wyczyścimy sobie ten, nie? Te kawałki. Chociaż tutaj jest prąd, więc szkoła nie potrzebuje prądu, więc może ją tutaj koło stacji recyklingowej dajmy. Chociaż tu jest stacja, dobra, nieważne. Dajmy ją tu po prostu i tyle, co ona potrzebuje. Tu będę zasób niski. Dobra. Budowa zakończona, chałupa, dobrze. Bezdomni koloniści trzech. Negit. Chyba. Dobra, przyspieszmy to, bo to kurde. Robię to powolutku, a to nie o to chodzi, żeby to powolutku szło. Tylko desek mamy mało. Moment. Co my robimy tu w ogóle? Tu kawałek betonu. Dobra. Kij tam z tym betonem. Tu mamy deski, więc deski będą lepszym pomysłem. Chociaż tu jest... No właśnie. O. Trochę betonu, trochę tego. Jest trochę plastiku. Przenieść obszar roboczy. No właśnie. Cyk. I powinno być git. Chyba. Bezdomni koloniści. Źródło wyczerpane. Te betonowe ruiny. No to wtedy co przeniosłem. Tylko tu jest kurde... Moment. Bo tu jest... Tu jest to skażenie, nie? 7. A bo my wysłaliśmy ten. Dobra. Wysłaliśmy im odpady radioaktywne ostatnio tutaj w centrum handlowym.
Jak wygląda sytuacja? Lecimy, lecimy, miasto grzechów. Nie, 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 tu lecimy. Te dwa, 3 dni, 8 dni. Trochę długo. Ale trudno. No, te zanieczyszczenia akurat mogłyby być, kurde, brane na przykład te. Bardziej. Ale skończmy już to. To są ogólnie dwie osoby, nie? W tej stacji 3 osoby nawet są. Szkoła. No, brakuje tylko, kurde, tego metalu. Tutaj też brakuje metalu. Tutaj dajmy wysoki priorytet. No właśnie, trzeba szybko, kurde, znaleźć ewentualne inne źródło metalu. Co tu jest zanieczyszczenia? Tu jest plastik. Tu jest metale rzadkie. Ale pod ziemią. Tu jest metal, dobra. Git. To w sumie... gdzie wy jesteście tutaj? Bo mamy ten. I można by wziąć ten jednak. Tak, żeby... Martwy kolonista Alex ze starości. I'm dead. Nigdy nie opuszcza. Gdyby to jeszcze jakiś miał wpływ, nie? Te wszystkie ich cechy naszych kolonistów tutaj. To jeszcze spoko. Czuję się świeżo jak nigdy. Tu jest na maksa. Coś dziwnego się dzieje w lesie. Połknięty w całości. Grupa kolonistów przynosi ci niepokojące znalezisko. Martwy dzik z dwoma wielkimi ranami kłutymi na boku. Każda głęboka jak ręka. Sierść i skóra są częściowo rozpuszczone, jakby coś próbowało go połknąć, ale wypluło z powrotem. Drapieżnik zdolny do czegoś takiego jest poważnym zagrożeniem dla kolonii. Wyrusz na łowy, czy przygotujesz się do obrony? Idźcie zobaczyć, o co ho. Grupa myśliwych wyrusza w poszukiwaniu potwora. W poszukiwaniu potwora. Znajdują wielkie ślady prowadzące w głąb lasu, które znikają w małej, opuszczonej wiosce. Domostwo w wiosce jest zburzone i wszystko jest rozrzucone, ale nie widać śladów rozlewu krwi. Gdy koloniści szukają użytecznych zasobów, jeden z nich zauważa coś kątem oka. Wzgórze za zburzoną chatą wydaje się poruszać. Grupa przygotowuje się do walki, ale nie ma z kim, więc wracają do kolonii z nadzieją, że zagrożenie minęło. No trochę rzeczy, trochę metalu przede wszystkim. A się zapalają światełka. Zanieczyszczenie wyeliminowane, także zostało tylko to. Ale wiecie co, to faktycznie jest w dupce z tym. Przynieśmy ten obszar roboczy. Tutaj. Powinno być git. Dobra, co za słodziak. Jak ta w ogóle wygląda sytuacja na mapie świata? Ty, mój miły, miałeś zobaczyć tu. Masz życie w ogóle? Gdzie ty jesteś? Wiesz co? Jest samochód. Dobra. My jesteśmy tu. Tutaj chyba nic nie było już więcej. Siadaj. Ile ty masz życia w ogóle? Masz życia trochę. Tylko, że tutaj będzie już takie pierdyknięcie mocniejsze. Satoshi, wsiadaj do samochodu. Podjedź pod naszego przyjaciela. Nasz przyjaciel natomiast będzie miał potem akcję. Ty, mój miły. Też byłeś chyba tutaj już wtedy. Więc wiesz co? Więc też może wracaj do bazy. Mamy trochę paliwa w razie W. Ty, mój miły, możesz już wysiąść? Możesz. Zbadaj tę akcję. Wiedza starego świata. Stara elektrownia jądrowa góruje nad okolicą złowieszczo jak zawsze. Szybkie oględziny wskazują, że jedyne drzwi faktycznie skorodowały na tyle, że można je podważyć. Niestety pracownicy obiektu zapobiegli takiej sytuacji. Korytarz szybko kończy się improwizowaną, acz solidną blokadą. Na pobliskiej ścianie widnieje wiadomość. Tu jest zbyt niebezpiecznie. Naszą wiedzę można znaleźć w muzeum. Idziemy do muzeum. Gdzie jest muzeum? Tu. Dobra. Git, wsiadaj do samochodu. Albo i nie, bo nie masz czasu. Ty masz jeszcze trochę miejsca w plecaczku i trochę życia, więc go. No dobra, to tyle. Tu natomiast jak sytuacja wygląda? Całkiem nie najgorzej. O, tu mamy zrujnowany drewniany dom. Tylko to jest zostało przeniesione? Tak. Ciekawostka, tylko uwaga na skażenie. Tu mamy beton. Jeszcze chociaż betonu mamy. Desek tak se. No ten metal, kurde. Specjaliści gotowi do działania. No już, kurde. Dobra, do domu. Satoshi. Idź tu. No, wybuchnięcie, kurde, takie nie najmniejsze, powiem szczerze. Ty, mój miły, do samochodu. I do domu.
Ty, mój miły, do samochodu i do tam, do muzeum. Wheeler. No, ty zanim, kurde, wrócisz do domu, to minie sporo czasu. Bo tu jest kto? Co to jest w ogóle? To jest samochodzik? Jest samochodzik, słuchaj. Wheeler. Dawaj po samochód. Wrócisz sobie samochodem do domu. Wszyscy będą zadowoleni, w każdym razie ja. Spoko, szkoła zakończona, słuchajcie, i teraz... Nie, tu jest szkoła, gdzie jest szkoła? Tu jest szkoła. ABC. Mamy jednego nauczyciela, siedmioro dzieci, spoko. No i git. Tylko, kurde, faktycznie tutaj zanieczyszczenia są. W tym miejscu. No można by to, kurde, sprzedać komuś. Ale myślę, że nie teraz, bo mamy na razie... Znaczy, nie, nawet nie mogę, kurczę, musiałbym drugie chyba centrum otworzyć. Kaskada baterii jeszcze tutaj działa, niezdolni koloniści do działania. Mamy 5 wody, to już jest. Tak. W ogóle naprawa. Czemu naprawa? W sensie, no rozumiem, że się budynki psują, ale w sensie, czemu akurat ten, który został ostatni prowadzony? Dziś mieliśmy tego mechanika śmiesznego. Gdzie on jest? Zakład naprawczy, no. Mamy 4 kolonistów i wydaje mi się, że to jest. Spoko. Bo nie, tego niestety nie powiększę. W sensie nie bardziej nie powiększę. Tutaj potrzebujemy. O. Odkażanie może tu. No, trzeba by to zrobić tu. I ewentualnie drugi tam gdzieś. No właśnie, pytanie, czy ta woda jest ten faktycznie zanieczyszczona? Wydaje mi się, że nie. Jednakowoż. Specjaliści gotowi do działania. Ty mój miły, miałeś jechać gdzie? Gdzie ty jedziesz w ogóle? 5, 6, 7 do domu. Wheeler. Po samochód. Moment. Ktoś tym samochodem jeździ. Bo tu jest nasz samochodzik. Myślę, że może to być jakiś, tak? No samochód jak nic. Wiesz co, Wheeler, dobra, zostaw to. Idź do domu. Bo to jest jakaś tragedia. Tu powrót do kolonii też. Satoshi czekamy. No chyba, że Satoshi pojedzie gdzieś tu na dół. Bo tu jest nieodkryty obszar w sumie. Weź obadaj. Dobra. Podjedźmy tu, poczekajmy jeszcze. Ty, mój miły, jedziesz tu. Wysiadaj. No i co? A tu! Wiedza starego świata. Czasy świetności tego muzeum zdecydowanie minęły. Jego przednia część zawaliła się w wyniku dawniejszych wydarzeń lub jakiegoś niedawnego starcia. Mimo to specjalista znajduje wystarczająco dużo miejsca, aby wejść do środka. W holu muzeum stoi olbrzymi szkielet brontozaura, relikt jeszcze jednej minionej epoki. Ściana za nim została pokryta naukowym tekstem i różnymi równaniami. Skopiuj tekst i się rozejrzyj. Po skopiowaniu tekstu poszukiwacz rozgląda się po muzeum. Nie pozostawiano żadnych cennych przedmiotów, ale bystre oko zawsze coś znajdzie. Przed wyjściem poszukiwacz zdejmuje ubrania z manekinów przedstawiających arystokratów i zabiera trochę elektroniki. Super. 600 tego. Superancko. Git. 4000. Dobra, no to była twoja akcja. Ty, moja miła, cyk. Uwaga na ten. Na wybuch. Sporo broni ma. Sporo rzeczy tutaj. Więc trzeba będzie uważać. Ty, mój miły. Wiesz co? Odwołajmy tę misję, bo ty zginiesz za chwilę. To będzie ta sama sytuacja. Do domu. No i tyle. No także, jak mówię, to bieganie po mapie to nie jest. To nie jest najgłupsza rzecz. W sensie, taka w sensie, że spoko, ale. Moment, gdzieś widziałem ten metal, a to jest metal, kurde, do domu, nie? Tu ewentualnie deseczki. Mogą się ewentualnie deseczki przydać. Ukończono kaskadę baterii. Siła wiatru, energia słoneczna. Mamy siłę wiatru bardziej, więc w tę stronę pójdziemy. By za mnie koloniści. Mam nadzieję, że tutaj mamy to. Dobra, git. Także zaraz będzie mniej tych bezdomnych. Jak to mówili? Niegłodni zjedzą bezdomnych.
kurde. Zobaczcie. Takie cięcia różne, ale jest parę rzeczy dookoła, których muszę jeszcze pilnować, więc... Ruiny betonowe pod ziemią. 6 napromieniowanych. Skąd wy się kurde bierzecie w ogóle wszyscy? W ogóle to do odkażenia jest. Chałupa do odkażenia. Wydaje mi się, że to jest kwestia tego, albo no nie wiem czego. Czy po prostu się ten... To wszystko... Łowcy niewolników, uwaga! Wielka grupa uzbrojonych po zęby bandytów zbliża się do bramy. Kilku pomagierów wyciąga jeńców z ciężarówek, gdy szef bandy wykrzykuje do ciebie. Ej, wy za bramą, ruszaj dupska, mamy dla was robotników, pewnie wam się przydadzą. Bardzo rozsądna cena. Jednego, dwóch. A wykupmy dwóch. Wiedziałem, że kumasz, jak teraz działa świat. Szef kiwa głową, a reszta jeńców wraca do ciężarówki. Nacisz się nabytkiem i oczekuj nas niedługo z nowymi rekrutami. O kurde. No a staje się starcem. No to niedobrze. Ale mamy miejscówkę, nie? Tutaj. 8. Nie, 7. 7 na 8. O kurde. Dobra, Wheeler. Do domu. Do domu. Do samochodu. Jedziemy dalej. Jedziemy tu. Tu cię wyrzucę. Nie ty. Nie, ciebie nie wyrzucę. Więc tu musimy postać chwilę. Do samochodu? Bo nie ma żadnej misji w sumie. Masz jakieś rzeczy? Nie masz. Więc w sumie ty możesz pojechać po Wheelera. Co o tym sądzisz? Wheeler jest niedaleko, więc go, go, go. Ty do domu. Właściwie tu mógłbyś obadać to. No. Bez sensu inaczej to zrobić. A ty mógłbyś ewentualnie po Wheelera pojechać. No ale to. Dobra, wracamy, kochani. Mamy trochę karabinów, mamy trochę tego. Właśnie, a propos trochę karabinów. Mamy, kurde. Różnikarza. 10 potrzebuję. Bo w tym daje nam 14. Tu jest transformator, który to zbiera, ale nie mamy baterii tutaj. Bo jest, mamy dużą szafę z akumulatorami. Pytanie, czy to by zadziałało, ale tu nie wstawię niczego takiego nigdzie. To musiałbym osobno znowu zrobić zestaw, kurde, z różnikarzem. No tu jest co? No można by to w sumie dorzucić jeszcze jedną baterię zwyczajnie. W sensie turbinę wiatrową, tu. Myślę, że byłaby w zasięgu. Co my tu potrzebujemy? Metalu, kurde. I tego różnikarza tutaj, nie? Gdzie to było? Leży leśnik na leśniku. Różnikarz, rafineria. Ja wiem, że rafinerię mamy. Tu coś stoi, tutaj coś jest. No mógłbym zrobić ewentualnie tu. I to będzie bardzo dobry pomysł. Ja wiem, że blisko tego. Ale trudno. Czy tu ktoś biega w ogóle? Tędy? Mamy tu w ogóle przejście? Nie. No tu jest resztka... Nie. Myślałem, że to jest resztka tych desek jakichś tutaj, ale nie. Gotowi do działania po raz wtóry. Ty jedziesz do kolonii, nie? Tak. Ty mój miły. No. Ty mój miły. Idź tu. Ty mój miły. Kto to jest? Porzucony sedan. No to mamy samochód kolejny. Ty mój miły. Co toż jej? No, trzeba uważać na te wybuchy. Co? Weźmiemy tego sedana, w sensie następnym razem. Jedź po Wheelera. Wheeler, skakuj. Będziemy jechać do domu. Tu byliśmy. Idziemy teraz tu. Nowy początek. Co za nowy początek? Kto wy jesteście? Rzeźnicy. Podejdź bliżej, przyjacielu. Broń nie jest wymierzona w ciebie.
Ci, którzy tu byli zgodnie twierdzą, że panuje tu dziwny klimat. Ludzie są całkiem przyjaźnie nastawieni, ale coś wisi w powietrzu. Produkują oni za dużo mięsa, które podobno dostarcza ich utalentowany myśliwy i rybacy. Myśliwi, utalentowani. Kolonizatorzy jednak szybko irytują się, słysząc pytania na ten temat. No trochę mają, kurde, różnych kur, bzdur. Poko. Siemano. I mają mięsiwko i ten, i rzeczy, które można im podpierniczyć bez ryzyka utraty głowy. Dobra. To jest minus 10 HP-ków, masz 50. 426. 150 punktów nauki na dzień, to będzie 3. Będzie na minus 30, znaczy na 10, na 20. No dobra. Wybuchnij sobie śmiało. Miałeś jechać po Wheelera, ale z drugiej strony możemy pojechać tu. To jest 6 tur. Wydaje mi się, że będzie szybsza akcja. Tu ewentualnie coś zabrać albo i nie. Zobaczymy, jak tam, kurde, zostaniemy z tymi rzeczami. Znaczy z ilością energii. Kurde, te zanieczyszczenia tutaj, nie? 49 na 49 to w ogóle jest ten? Brana jest. A na promieniowanie, bo tutaj są, kurde. Cały czas. Turbina wiatrowa już skończona. Git. Faktycznie działa? Tak. A mamy tu bateryjki w ogóle? Moment, bo tak. Tu może być dobry pomysł. Z szafą z akumulatorami. Jesteśmy na tym? Jesteśmy. Dobra, go. Zróbmy to. Ze starości. Paisley. Niedobrze. Mamy w ogóle miejsce 3 na 30. No ale wydaje mi się, że oni, kurde, nie wiem, czy tutaj są chowani, czy nie. Czy co tu się dzieje? Warsztat. No, ten metal cały czas idzie. Niestety, w sensie jest zużywany na bieżąco. Tutaj damy priorytet wysoki raczej. Jak wygląda sytuacja tu? Bo tu sobie rośnie, spoko. Tu są zbiory, git. Tu sobie rośnie. Tu sobie rośnie. Tu sobie rośnie, ale to już zostawimy cię, bo 70% sadzenia jest git. Specjaliści gotowi do działania po raz wtóry. 13 punktów, dobra, do domu. Ty masz samochód do domu. No. Nie ma miejsca, ale nie szkodzi. Bo jedziemy tam. No trochę tur to zajmie niestety. Ile mamy w ogóle tego paliwa? Zero. Chyba, że to jest nowy van znaleziony. Dobra, badaj tu jeszcze. Situation. Śmieciowo. W sumie. Siemano. Mów i pokaż coś wart. Co to? Co? Stoję obok pokaźnego złomowiska, gdzie ludzie całymi dniami szukają części do swoich machin. Liczne systemy obronne wyglądają niesamowicie, ale wcale nie ma pewności, czy miotacze pocisków i ściany ogniowe rzeczywiście działają. No, mają samochód, mają paliwo, mają metal przede wszystkim. Ewentualnie można by zrobić drugie centrum. Ile mamy ludzi? 5. Znaczy ja wiem, że tu są poprzydzielani, ale... Jak w ogóle wygląda sytuacja? Bo to jest 12 godzin, tu jest 5 dni. No to w sumie ci jak przyjdą, to będzie to kupimy sobie trochę metalu od nich. Pytanie, jak to będzie daleko. Napromieniowanie koloniści. My nie potrzebujemy aż tylu. No. Badania cały czas trwają, więc git. Zanieczyszczenie, źródło wyczerpane, super. Patrzę, czy tutaj można coś odkazić, kurde, bo... No dobra. Niech działają z tym. Narodziny Lee, słuchajcie. Wheeler, do domu. Do domu. Satoshi, ty miałeś po ten samochód. I tym samochodem. Dobra, potem obadasz tutaj. Ty tam jeszcze masz misję. No tu jedziemy. Mm.
Nie wybuchniesz, no tu na pewno nie idziemy. Bo ty jesteś tu, dobra. Wiesz co? On ma samochód. Bez sensu. Znaczy bez sensu, że nie ma samochód, że... Nie wiem, że bez sensu, że ma samochód, tylko... Tylko żeby wracać osobno. Więc się zabierzcie razem. Będzie git. Chyba. Dzień 52, całe szczęście, bez katastrofy tym razem, chociaż wydaje mi się, że to jest... Konwój handlowy przybył, super. Dobra. Zatem. Potrzebujemy ze śmieciowa... metalu. Od was, dawaj. Mamy nasiono kapustę w sumie, to można by wziąć. Ile to kosztuje? Bierzemy wszystko. Bierzemy kapustę, kombiaka nie bierzemy. Paliwo możemy wziąć. 801. My wam damy za to. Części byście chcieli, nie? Oferta specjalna. No dobra, trochę części możemy wam sprzedać, nie ma problemu. Dyski beton. Cenie czyszczenia możemy wam sprzedać. Podzespół. ...922 im będę musiał dać. Trochę ewentualnie leków. Niedużo. Oleju nie, metale rzadkie nie. Leki. A, leki mamy. Śmieci? Nie, śmieci nie. Śmieci się przydadzą, plastik. Też... no. Też plastik jest... mega tani. Inaczki? 1 za 4 jest. Tutaj też już są włókna 1x4, więc wydaje mi się, że włókna lepiej. 524. No i dobra, no. Fotonik 1x6. Narzędzie podstawowe 1x5, to nie. To mamy, to mamy. Spoko. Git, potwierdzam. Za 6 dni. No to sporo. No ale mamy trochę tego metalu w takim układzie, 73, więc powinno nam styknąć na jakiś czas. Siła wiatru ukończona. I to górnictwo przemysłowe. Dwa dni będziemy to badać, ale to nie ma co się zastanawiać. Bo ta siła wiatru to jest co? 14, no ale to dawało 14, więc wydaje mi się, że to jest duża turbina, no. Ona daje 30. Można by wywalić. Ile ona miejsca w ogóle zajmuje? Więcej. Myślałem, żeby zamiast tych dwóch, ale... Można by tę turbinę wywalić. I tutaj wstawimy. To, że po co? I tu jest co? Szafa z akumulatorami. Dajmy dużą. Tak szutrową daję tutaj. Nie wiem, czy tutaj musimy mieć dostęp do tego jakiś, no ale zróbmy. Dobra. Największa trucizna ludzkości. Przy bramie ocalali. Siemano, starszyzna, dzieci. Spoko. Oczywiście bezdomni są, ale mamy już w tym momencie kolejną kamienicę do zbudowania. Zostawimy tutaj przejście tajemne. Tło. Powinno być git. Jak tam dzieci do tej szkoły chodzą? Miejsce dla uczniów 777. Ile mamy w ogóle dzieci? Dzieci 15. No to niestety. No tu rośnie wydajność. Dobrze, że to nam mówi, czy ktoś potrzebuje. Mało narzędzi, słuchajcie. Dobra. Cyk. Czy potrzebujemy trwałe narzędzia? Myślę, że zwykłe zrobimy. Z mniej metalu, bo ten metal już się skończył. budowa zakończona, super, źródło wyczerpane, desek. Ale są jeszcze jedne deski. Specjaliści, zadychę. Gdzie my jedziemy w ogóle? Tu wracamy. Tu? Bo ty masz full plus jeden, no. To ty przyjedź, jak najdalej się da. Tu idziemy. Ty, mój miły, miałeś iść tu, się spotkać, także idź śmiało
No, nie zobaczysz. Ty obadaj. A, trochę broni. Dobra, nieważne. Dobra. Satoshi, ty jedziesz. Nie, nie miałeś jechać. Miałeś sprawdzić. Pusto. Dobra. Tylko Satoshi ma, kurde, też mało życia. Ile ma życia Satoshi? Mogę to jakoś zobaczyć? Czy musisz wysiąść z samochodu? Nie wiem. Pojedźmy tam. Gdzie jest w ogóle... Stary, bo stoisz tu. Aha, bo cały czas ten... Zbierasz sobie te skarby. I potem sejdź po samochód, kurde. A samochód sam może sobie jechać? Nie. Szkoda. Dobra, to tyle. W takim układzie. Przepraszam. Bo jak się, kurczę, bo chcę odscrollować, ale się dalej nie da i wychodzi mi na główną mapę świata. Jest Wheeler, kurde. Leczy rany. Pierdzielony, dobra, leczy rany. Specjaliści na promieniowanie, ale nie mamy bezdomnych, całe szczęście. To górnictwo przemysłowe. Mamy 10 robotników, więc spoko. Tu jest dwóch na dwóch. Fala cieplna. Powalająca fala ciepła powoduje potworną suszę. Kolonizatorzy walczą o każdą kroplę wody i robią wszystko, aby nie odwodnić się podczas pracy. Jeziora wysychają, a rośliny wiedną na bruzdach popękanej ziemi. Kolonizatorzy piją dwa razy więcej wody niż zwykle. Niedobrze. Uprawy na otwartych polach wiedną. Super. Zbuduj w pełni wodą zbiorniki na wodę i magazynuj żywność, aby przetrwać. I kochani, na tym sobie zakończymy ten odcinek i będziemy się przygotowywać do tej suszy. Wreszcie coś innego niż pandemia. Czy epidemia. W następnym odcinku. Także kochani, bardzo serdecznie wam dziękuję za uwagę. Nie mam pojęcia, jak mam połączyć te, kurcze, wiecie, szafy z akumulatorami i turbiny wiatrowe w jakąś sensowną sieć. Nie widzę tego, może coś poczytam. Natomiast jak mówię, kochani, dzięki jeszcze raz, trzymajcie się, do usłyszenia, pa, pa.